Za Szrotem, Krzychu. Na Nowosielskiej. Tu testujemy taki pomysł, że kolega z Białegostoku, z tej samej dzielnicy, otworzył taki lokal, który się nazywa Kurczak Świnka Wołowinka. I ponieważ... Tak jest, smacznego, Krzysztof. Dziękuję. Jest tutaj... Żyje tą dzielnicą, to wszyscy w ogóle Krzyśka znają od lat i tak dalej, nie? I postanowił zrobić w hołdzie Krzyśkowi, nazwał na przykład jeden burger. Ma na imię. Łukasz bodajże. Czekaj, nawet nie wiem dokładnie, nie chcę cię w błąd wprowadzać, wiesz? Pokaż. Nie piszę na ulotkach. O. Ale problem polega na tym. Problem polega na tym, że okazało się, że Krzysiek nie lubi tych fast foodów różnych nowoczesnych burgerów i tam tortilli. Śledź nas na... O. A Wojtek pokazuje garnitur, bo w poniedziałek jedziemy do sądu i Wojtek będzie z metką kurczę markowy garnitur elegancko. No i też Wojtek film nagra. Wojtek dostał z kolei na próbę, bo to możecie sobie z tego menu, wiesz, tam różne rzeczy potestować, po kolei można brać, nie? Codziennie coś tam. Poczekajcie, nie będę przeszkadzać, bo Wojtek film startuje. No dzień dobry. A właśnie chcę wam coś powiedzieć. O, na świeżym powietrzu. O. Ładna pogoda. Ładna pogoda, pokazuje garnitur. Klasyczny. Chcę też powiedzieć. Podziękować. O. Muszę z nim się skontaktować. O. To Krzysiek, po 7 czerwca, po poniedziałku. Tylko nie ruszaj, bo tutaj kamera nie spadła. A. No. O kurde, jaki ciepły. No właśnie, dlatego ja tak szybko przywiozłem, bo to prosto jeszcze z pieca podgrzane. Ja tak jadłem. To dla Krzyśka przygotował w związku z tym właściciel nie hamburgera, hot doga czy tam co on tam. Frytki. Tylko zestaw klasyczny obiadowy. Frytki, kurczak chyba? O kurde. Ogórki. Surówki. O kurde, to nie wiem. Ogromniaszcze. A to jest właśnie hamburger, który się nazywa Konon. O kurde, Konon. Bo jest... To mnie jesz. To będziesz miał na dwa razy, Wojtek. A co to za marmotanie? No to dobre znaczy się, jakie nie? To japońskie gadanie? Przepraszam bardzo, pyszne. I tak to jest właśnie. No, dobry człowiek w sumie. Postanowił właśnie was dokarmiać trochę. Pozdrawiam tego człowieka. Całą firmę pozdrawiam. Wszystkich pracowników, właściciela, żonę, dzieci i całą ekipę, którzy to mógłbym robił. A jak się macie widzowie kręcić bez sensu pod bramką i tu nękać chłopaków, to pojedźcie przynajmniej coś, zjecie sobie. Będziecie, jak nie spotkacie Kononowicza na żywo, to hamburgera możecie zjeść. Który tylko nie wiecie. Kurde, tortilli Mexicano, tylko nie pierzcie. Killer Meksykana. Wołowina, frytki, na pewno dar sos. A mnie tutaj? Kawobuły. Konon? Nie. Jest konon, ale jest jeszcze też potężny warmianin. Zestaw. Hamburger. Burger. To może to potężny warmianin? To jest konon, on mówił. To się nazywa konon. Potężny warmianin następnym razem może być na próbę. No tak będę jadł chyba. No. To tak nie do ręki akurat. Trochę za duży. Bardzo dziękuję dla tego człowieka. Kurczak, świnka. Dar. Boży. A nie ma wołowinki. Nie ma wołowinki. A junior jest. Wołowinki dla wołowinki. Ty czekaj, a to się nie powinno nazywać wieprzowinka? Pokaż jedną ulotkę też poczytaj. Czekaj, masz tutaj. Kurczak, świnka, wołowinka, ale nie wieprzowinka. No nie ma nic wieprzowinki. Gdzie to jest? Nowosielska 52. Jak za przejazdem od was jedziesz, to w lewo. I wieżowiec ten stoi.
na Starosielcach. No i to taki samochód jest, gastronomiczna buda taka. Zapraszamy. Nowosielska 52 są na Facebooku. Oni też na wynos dowożą. Także jak ktoś tam chce, to może zadzwonić albo do nich. To proszę. Zadzwoń do nich. Omawiać. To już dzisiaj nie pracują. Już dzisiaj, bo ja wiem, już on się składał. Nie, ale komórka jest odbierana. Jest. Tu będę zadzwoń. No, czekaj. Ale chcesz porozmawiać z człowiekiem? Mhm. A, dobra, czekaj. Dobra, już dzwonię. Tu nie jest wszystkiego, Wojciech. Tam spokojnie. Żeby było tylko słychać. Cześć, słuchaj, jestem u chłopaków i chłopaki chcieli podziękować przez telefon. Nagrywamy film reklamowy, także na głośno mówiącym jesteś. No. Krzysiek, wypowiedz. Halo. Tak, no halo, cześć. Bardzo dziękujemy. Cześć. Jak masz na imię? Łukasz. Łukasz. A czego szukasz? Niczego. Jak to niczego? Sensu w życiu szuka, jak my wszyscy. Właśnie. Jak to smakowało? O! Ja kebaba tego, nie kebaba tego. Wiesz co? To żywikankę jem. Dziękuję tobie, pyszna. Łukaszku. Połowę zjadłem już. Za? Super. Tak pyszne kolacje. Kurde. Na zdrowie, oczywiście, tak jest. Frytki. Niech ludzie kupują. Pyszne jedzenie. Tak. Są zadowoleni, jest w porządku. A można z tobą się spotkać? A po co? Można, tylko że... Dzisiaj już do domu pojedzie. Już nie dzisiaj, to ja do domu lecę, do żony, do dziecka. A kiedy można? Jutro na przykład. O której? A o której? Zobaczymy jutro, no. Będziemy dzwonić, no. Także. Dobra. Bardzo dziękuję. Rafał podrzuci nas. Porozmawiasz, tak, podziękować tam. Dziękujemy jeszcze raz. I pozdrawiamy cię. I robimy ci reklamę. Pozdrawiam twoją całą rodzinę i całą twoją ekipę. Spoko. Dobra, dzięki, na razie. Na razie. Ty, do cholera dalej. Już dzwonię. Ja pójdę, jak już. Dobra. Tak, to sycące jest, dobra. To będzie drugi film, dzwonimy do Chodora zaraz.